Ja jestem bardzo zadowolona z tego wyboru i to nie właśnie w jakiś sposób skandalizujący, który może będziecie się próbowało z tego zrobić, ale tu właśnie myślę, że bardzo potrzebne jest takie myślenie w duchu porozumienia i właśnie to pan prezydent całą swoją osobą i działalnością. A zdradzi nam pani, czy na pana Komorowskiego pani głosowała? Tak, w drugiej turze tak głosowałam. A w drugiej kadencji, jeśli będzie startował? Nie wiem, jakich będzie miał przeciwników, rywali, tak, politycznych, natomiast na pewno jest politykiem, którego szanuję i któremu ufam. A proszę jak zdradzić, 70% czy pani w domu ze swoim ojcem często rozmawia na temat polityki bieżącej? Często rozmawiam na temat polityki, nie zawsze ze swoim ojcem. Tak? No ale to jest takie naturalne, bo chyba tata się bardzo interesuje przecież tym, co się dzieje. Ojciec, jeżeli zdrowie mu pozwala, to śledzi wszystkie gazety, wszystkie tygodniki. Komentuje ostro? Nie. No właśnie. Nie ostro. To na koniec zapytam o zdrowie pana generała. No jest tak, zdrowie pana generała adekwatne do jego wieku, czyli no, do zbliżających się 90. urodzin. No jeszcze niedawno było bardzo niedobrze, kilka tygodni temu wydawało się, że niestety może się to tragicznie stać, no, ale w tej chwili wrócił do domu. No życzymy zdrowia. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję.